Jezus nakazał czynienie uczniami, dlatego że to jest najlepsza strategia rozwoju Kościoła i najbardziej skuteczna. Dlaczego jest najbardziej skuteczna? Bo kiedy inwestujemy w jednego ucznia i w całą grupę uczniów, tak jak zrobił to Jezus, to założeniem jest to, że to będzie miało później wpływ na innych. Jezus powiedział, że mają czynić innych uczniami, a więc to uczniostwo poprzez wywieranie wpływu na poszczególne osoby przekłada się później na wpływ na innych i na kolejne pokolenia. Także to jest najlepsza strategia rozwoju Kościoła.